Witam serdecznie z tej strony Klocki i zapraszam do kolejnego filmu z grą King Arthur Knight's Tale. W poprzednim filmie zrobiliśmy misję Powrót Białego Rycerza, no i też go zdobyliśmy, ale aktualnie on nie jest biały, tylko czerwony, ma jeden punkt witalności, zalała go krew i dwa urazy. No nie było łatwo, ale sprawdźmy sobie jeszcze jego opis, bo tego nie robiliśmy. Biały Rycerz to tajemniczy wojownik i obrońca najświętszych chrześcijańskich relikwii w Avalonie. Jest istnym ucieleśnieniem chrześcijańskiej gorliwości, a w jego duszy tli się niegasnący płomień. Legenda głosi, że niegdyś był świętym i pierwszym chrześcijaninem, który postawił stopę na wyspie Pani. Biały Rycerz dysponuje wielką mocą, zaś w sercu skrywa pragnienie ocalenia wszystkiego, co uważa za święte. No i przed nami jedno wydarzenie, misja Róg Nieulękłych. Ogólnie sprawdziłem w tej misji tutaj i też tej tutaj kościół. Mamy bohaterów do zwerbowania, czyli kolejnych dwóch. Ja mam aktualnie full nawet w poczekalni, więc no, musimy usunąć jakichś bohaterów. Nie zależy mi już na bohaterach, którzy mają 8 level. Czemu? No bo ja ich nie podniosę im tak szybko level. Nie da się wszystkim podnosić level, niestety. Co chwila się zdobywa innych bohaterów z wyższymi levelami, więc trzeba robić roszady. Dlatego też robimy tak. Tutaj koleżka. Tu mamy takiego kopniaczka. Takiego bucika, jakbyśmy kopa mu dali. No niestety muszę tak to zrobić, na zawsze go usunąć. Mamy wolny slocik. Aktualnie jeszcze zrobię to też z tymi tutaj, bo on ma poziom 7. No nie oszukujmy się, za słaby. Usuniemy sobie. Też chciałem zrobić u tego to samo. Dlaczego? No ma 8, czyli już za niski. A mam lepszych strzelców, nie? Lady Dendrine i Vine. Więc tutaj szkopniaczek. I jeszcze muszę dać przednia straż. Mam dwóch do wyboru z poziomem 8. No, Tristan był z nami dłużej, ale... Niestety ten tutaj, nie dość, że jest chrześcijaninem, nie dość, że prawowitym, a wolę takich trzymać przy sobie. No będą wiadomo wyjątki, jak na przykład Hector jest tyranem, tak? Ale będzie ze mną, bo jest mocny. No i ma poziom 10. Tak więc on jeszcze ma taką cechę, gdy go damy jako mistrz poszukiwań w kuźni, to redukcja obrażeń dystansowych zwiększa się o 2. Także to jest spoko. Tym bardziej, że ja w kuźni nikogo nie mam. Ja to sobie posprawdzałem. Dlatego też musi niestety Sir Tristan dostać kopniaka. Bo tutaj jeden i drugi musi mi wejść. Merlin idzie na misję. Wiem, że mówiłem, że go nie biorę, bo ma niską lojalność i tak dalej jest. No, ale ma poziom 9. Takiego potrzebuje na aktualną misję. Zajmijmy się tak o leczeniem. Na pewno ciebie muszę opłacić. Masz poziom 9. 319 płacę, ale fajnie jakbyś szybko wrócił, bo będziesz mistrzem wiary. I teraz mamy, gdy nosisz tytuł mistrza wiary w katedrze, zapewniasz każdemu chrześcijańskiemu bohaterowi dodatkowo jeden punkt lojalności. To jest spoko. Od razu do katedry sobie wrzucimy Sir Balana, za którego też płacę 405. I tutaj jeszcze właśnie go wyleczę. On, no raczej z przyszłości go usunę. Przez to, że ma poziom 8, damy go na dwie misje za darmo. No ale na razie w kuźni robi robotę. Dlatego zostaje. No i też, tak jak mówiłem wcześniej, jednak prawowity chrześcijanin to musi zostać. Na razie przynajmniej. Na misję idzie Mordred, już jest przygotowany. Idzie Ivain, już jest przygotowany. Ginevra już jest przygotowana, tylko jej trzeba wbić level. No i Merlin, nim się zaraz zajmiemy. Jeszcze coś miałem zrobić. Aha, plac szkoleniowy. Sir Hector, resetujemy umiejętności za 500, bo no, dałem mu umiejętności do klątwy, które są bardzo kiepskie. Wolałbym z niego zrobić naprawdę mocnego czarodzieja. Jakieś tam kule ognia, wiecie, burze i inne rzeczy. Nie z tej ziemi. Dobra. I tak o, ty idzie. A, Lady. Jeszcze Lady musi iść leczyć na jedną misję za darmo. Ty jesteś, musisz iść na misję. Brunor, nie mam co z tobą zrobić. Tylko z Brunorem nie mam co zrobić i Lanvalem. Lanval prawie 9 level, ale ranny, Brunor. Ej, no to Lanval,
chociaż kurde, ten Brunor... A, no i patrzcie, no i on jest tyranem, to już mi nie pasuje. To nie, to wolę Lanwala szkolić w takim razie. Chociaż dziewiąty level po tej misji dostanie. Tak za niski, no ale zawsze coś. Masz robotę. Brunora dobrze, że mam, bo go wyślemy tutaj. Urwisko żalu. Do Camelotu przybył starzec o srogim obliczu, który poprosił okrągły stół o pomoc. Zgodnie z jego pełną smutku opowieścią, niedaleko Camelotu znajduje się nawiedzone urwisko, z którego pewna księżniczka skoczyła, by pozbyć się kajdan z niewalającego ją Avalonu i odnaleźć pokój. Niestety nie można tak łatwo sprzeciwić się woli pani, to też księżniczka wciąż nawiedza to miejsce pod postacią Banshee. Starzec poprosił mnie jako obrońcę Camelotu o zakończenie cierpień tej umęczonej duszy i uwolnienie jego wioski od jej zawodzenia. Kapłani pobliskiej katedry świętego Brendanusa próbowali już wszystkiego, lecz chrześcijańskie obrzędy jak na razie na nic się zdały. No to wyślemy bohatera i to będzie Brunor, no jedyny, który mi został. No i dobra, sprawdźmy, co mają. Mordred, no tą potężną zbroję, odzyskuje 1 punkt pancerza na początku każdej potyczki, plus 6 punktów żyćka. Jeżeli chodzi o broń, aha, ja mu to wsadziłem. No ale to i tak nie mam nic lepszego. Chociaż mam. A no nie, bo on powoduje krwawienie. No i dobrze, o to chodziło mi. 3 punkty obrażeń zadawane krwawiącym jednostkom. Czas trwania przyjmowanych efektów krwawienia w turach minus 1. Tutaj mamy eliksir żyćka do pancerza. Klejnot osuszenia, czyli wyssanie życia, to co używałem wcześniej. 6 punktów życia i 4 punkty do tymczasowych punktów życia z rekonwalescencji. Tak on wygląda. Sir i Vine, jeżeli chodzi o zbroję, plus 8 do witalności. No ma teraz fajny łuk, który ostatnio zdobyłem. Furia łowcy, ignorujesz 100% wartości bloku zaatakowanych jednostek, plus 1 obrażeń do końca potyczki za każde zabójstwo. Eliksir żyćka oraz 50% do punktów akcji. Świecidełka plus 2 do lojalności i odzyskujesz 4 punkty życia, gdy pijesz eliksir. Odzyskujesz 3 punkty witalności, gdy pijesz eliksir. Lady Ginevra też ma bardzo ciekawą relikwię. Jedno trafienie może ci zabrać tylko 1 punkt pancerza plus 2 punkty do ruchu. Broń ma tą, co miał wcześniej właśnie Sir Mordred. Ataki wywołują 12% punktów wrażliwości na dwie tury, plus 2 punkty obrażeń zadawane piktom. No tam nie będzie piktów, dlatego też jej to dałem. Świecidełka, no to otrzymujesz 3 punkty ruchu po pierwszej turze każdej potyczki, plus 6 punktów życia. Odzyskujesz 4 punkty życia, gdy pijesz eliksir. Dałem jej ten eliksir niewidzialności, no bo ona no jest słaba, w sensie jeżeli chodzi o HP, pancerze i tak dalej, więc może się jej to przydać. Po prostu znika na jedną turę i nie da się jej zaatakować. A do tego eliksir życia. No i teraz muszę dać jej 2 punkty umiejętności. To mi się bardzo podoba. Ulubione. Pierwsze zaklęcie wspierające rzucane w tej potyczce kosztuje 0 punktów akcji. No a ona jest głównie wspierająca, nie? Więc za darmożkę będzie takie rzucenie. No i musimy się nim zająć. On ma minus 4 do lojalności. No niestety jest zły. Też jest dawna wiara tutaj, no ale ma 9 level, ewentualnie jak dostanie dużo kontuzji i straci dużo witalności, to wiem, że nie opłaca mi się go leczyć, po prostu wymienię tego bohatera, tak jak innych i tyle. No ale na razie, co my tu mamy? Plus 10, aha, bo ja go jeszcze nie wyposażyłem. To jest jeden bohater, którego nie wyposażyłem. To lecimy od broni. Tutaj jest 13-22. Ta jest plus 2 lepsza. Aha, ta jest do nadzoru. Tu też jest do nadzoru. Ale tutaj mamy po lewej stronie plus 5 punktów obrażeń zadawanym jednostkom, które nie otrzymały jeszcze obrażeń. No jest lepsza ta niebieska. Lepszy niebieski kostur. Jeżeli chodzi o zbroję, ty masz 21. Mam same po 21. 10% punktów obniżenia obrażeń, gdy znajdujesz się za osłoną. O, to jest dobre. No i zostawiam to. Masz eliksir z żyćkiem. Dodam ci jeszcze... A masz piorun. No i świecidełka. Co tu mamy za świecidełka u niego? Plus 4 punkty życia. Mamy lepsze. O, plus 8 do witalności. No to wiadomo, że to jest lepsze niż 4 punkty życia. A tu mamy 25. Co to jest?
Nie, no to będzie lepsze. Plus 10 punktów przebicia pancerza. Mamy do tego 25 witalności i 3 punkty obrażeń od pocisków mocy. On nie ma pocisku mocy. Ma pocisk ognia. To mu nic nie daje. No ale 25 do życia, nie? A to tylko odporność na osłabienia fizyczne. 8 do witalności. I tu gdy pije eliksir, ta? Nie, za każde zabójstwo, gdy odpoczywa, odzyskujemy punkty życia. Nie no, wolę do witalności u niego też. Żeby był mocniejszy. Tak? Tak wolę? Nie, tak nie wolę? Tak, tak wolę. No i dobra. Czyli każdy jest wyposażony. Możemy lecieć na misję. Zrobiliśmy chyba wszystko. Eliksir, dostałeś eliksir? Tak, dostałeś zwój piorunu. No to lecimy tu. Sir Tawelin, my old nemesis has returned from the grave again. Such tenacity deserves respect, even in Avalon. His intentions are unclear, but I dispatched a few outriders for clues, and they returned with unsettling news. This lost one is lurking around some old sanctuaries of the Lady. What is he looking for? I'd rather act swiftly. Before another Knight of Midnight raises from the ashes. Pokonaj Sir Teulina. Znowu, po raz trzeci. Rodzaj przeciwnika zagubieniec, duża ilość doświadczenia, no i ekipa ciekawa. No bo Lady Ginevra no, grała z nami, ale to tylko tak gościnnie, nigdy jej nie wybierałem sam z siebie. Tak samo Merlin, tylko raz gościnnie, no i był mocny. Jak to zostałaś przywołana? Someone sounded the horn of the Dauntless. I had no choice but follow the sound. I'm trying to resist, but it's so hard. Do czego służy ten róg? It keeps calling me, and I don't want to go. A zatem ten magiczny róg wzywa umarłych do walki, czyż nie? The horn was meant to call the souls of the brave when the lady was in need. To jest teraz w posiadaniu rogu. I gdzie szukać tego człowieka? A walking corpse. A knight in rusty armor. His name is Tuellen, and he is at the old ruins. Możemy cię uwolnić. Przepuścisz nas? I don't want to fight you. But this knight has gathered an army of souls. And his two champions are guarding the way. Zajmiemy się tym. Wkrótce znów zaznasz spokoju. Albo i nie. Dobra. Trzeba ustawić ekipkę. Bo na pewno Lady Ginevra nie będzie z przodu. O. Niestety mam tylko... jednego z mieczem. No nic na to nie poradzę. Wszyscy muszą się leczyć, albo na wakacjach być, kurczaczki. Dużo miejsc, gdzie będziemy się tukli. No dobra. To lecimy. Po kolei. The horn was my weapon to defend Avalon in the past. After my dragons perished, I created this relic as a last resort, but I never had to use it. You bloody fools again. You stubbornly tried to stop me. It's almost amusing. I have the horn now. My undead warriors have conquered this land. No i pięknie. No to co, ty od razu ze strzałem tutaj. No tak, żeby się skupili na tobie, bo ty masz zbroję. Ty jako jedyny jesteś tutaj tankiem. No i już. Minus 7, od razu zabiję go. Po 40 mają, nie mało. No ale dobra, pyk. What do you want? O, ty tutaj masz fajną rzeźnię. Może poczekajmy z tym.
ziejącym smokiem. Jeszcze masz zamglony umysł, świetnie. To tak o, pocisk ognia, pykniemy, czy tego może bym zabił? Nie no, pykniemy tu. Jak płoniesz mocno, fajnie płoniesz. I zamglony umysł, no też temu. On nie zginie, a przynajmniej uderzy w swojego. Się pojawią. Ty koleżanko, w sumie podejdź, a masz dużo punktów, zabij. Aj, trują. Szczerze, to tak... Odsuń się, ale niedaleko. I w razie czego nadzór. No, z tobą nic nie zrobię, no to zachowamy sobie punkciki. Ewentualnie tu podejdę, o. No i dobra, tu się jeszcze nikt nie pojawił, nie. Rozszczepienie piorunowe. No i dobra, oni ledwo żyją. No to w sumie zatruta jesteś. Dziabni? Trują, no trują. Wszyscy tu trują. Podejdź, dziabni. Przeżył. Przeżył. Byk. No i co ja mam zrobić, jak tych jeszcze nie ma? No to... Może tak zrobię? Nie wiem, czy coś mi to da. Bo nie wiem, czy oni podejdą do przodu, czy nie. Coś takiego? Wycofaj się. Do przodu. Też się cofnij i zrobimy tu nadzór. O, dostał. No i tu niestety nikt nie dostał. Dobra, widzę kusznika. Ten płonie. Podejdź z tej strony i go zamroź. Dobrze, odsuń się. Widzisz go? Kurde, nie widzisz. A ty? Też nie. A przeszywający tu wjedzie fajnie? Kurde... Nie. Muszę się ruszyć. Ruszę się i... Kurde, jeszcze nie. No, ale muszę go zdjąć. No to pyk. Kurde, przeżył. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Mordre dziku, no to ty robisz swoje. Dawaj tego smoka. Kurde, go wykończymy. No ten do mnie strzeli. Zabić nikogo nie zabija, ale potężne obrażenia. Dać mu strzelić? No dam. Pyk. Płonie. Czekamy. Teraz ich jest jakoś sporo. No dobra, to jest czas na inspirację, koleżanko. Fajnie się ustawili. Nawet. Jak działa ten smok cały? W linii prostej? Aha. Tylko w linii prostej. No to tu trafię trzech, nie? I nie żyją wszyscy. Nie wiem, czy zabijać to truchło, czy będzie sens w ogóle? Zamglony umysł. To jest tak? To zamglony umysł? Tak. Damy tutaj temu, bo jest mocny i jest blisko. O, jeszcze mogę iluzję wywołać, to dawaj. Jeszcze nie wiem komu.
Na razie pykniemy tak. Ready to fight. Tu jest nas strzała. Tu ha, też będzie nas strzała, ta. Ale padają. To ty w sumie możesz użyć teleporciku. I can take them all. Co ty masz za czary, Mary? Nie, nie masz takich, jakbym chciał. No dobra, dobra. Tego bym się pozbył. Nie wiem, czy mi się uda. Udało się. Muszę się odwrócić do nich przodem, więc już użyję wyssanie życia. Nie, no to w sumie pierwsza walka, szkoda. Obróć się. Nie słucha się mnie. At your service, my lord. No i świetnie. To jest skusznik. A to? Też. Tylko zabójcz. Chodź tu. Mam dwa ciosy. Dobrze. No i teraz tą iluzję damy tutaj temu. A to był typek, patrzcie, nie zauważyłem go. Dobrze, dobrze. Tu mniej, tu mniej. Tu mniej, ale mamy. Taką wrażliwość damy temu silniejszemu. Rozszczepionko. Jeszcze pyk, pyk. Pusznik. Spadaj. Gdzieś jest jedna tura? Nie, nie ma. No to poradzimy sobie. Chyba, że ty podejdziesz do niego, co? Zamrozimy go, o. Nie zamroził się. No wziął i się nie zamroził. Błogosławieństwo. Nie mogę teraz, kurde no. Nie taki był plan. Chodź. Tego mógłbym zabić. No i chyba muszę. No i dobrze, że do niej. No i dobra, mamy to. Mamy to. Och, tym piorunem jak mu... Nie no, wolę chyba dwa razy. Raczej damy mu radę. Płonie. To niech płonie. Pyk. Pyk. Ej, dobra, to jest ekipka. Bałem się trochę o nią. Ale ciekawie się uzupełnia. No dobra. Lecimy dalej. Co my tu mamy? Czarodziejstwo 1, próba nieudana. A co, ty czarodziejem nie jesteś? Czarodzieju? Próba nieudana, no to zostaw, bo jeszcze jakieś osłabienie sobie dam. Ogniska jeszcze nie potrzebuję, idziemy dalej prosto. Ktoś potrzebuje eliksiru? Nie, nikt nie potrzebował. Ilu tutaj was jest? Co to za wielkolud? Już Teulin? Tak szybko? Nie. Z Bane. Z Batmana. No to my czekamy. Ha, mogę piorunem walić, to czekamy. Tylko skoro czekamy, to musimy się pozbyć strzelających. To na pewno. Dwa razy w tego. No nie gadaj, że go nie pokonasz. No muszę tego użyć, a nie chciałem. Dobra. Ty piorunem tutaj sięgniesz. Minus 7. Nie ma więcej strzelających? Nie ma. No to już. Zamglony umysł. Niech tam się leją między sobą. Kurczaczki. Ty masz wrażenie czego teleport, koleżanko. Podejdź tutaj.
Błogosławieństwo trwa dwie tury. A daj nadzór, ale nie potrzebuję raczej. Mordred. Kroczek do przodu, żeby nie za blisko do mnie. O, on jakiś czary mary ma, kurde. Nie spodziewałem się tego. No to tak, o, przeszywający. Ale trafiam, trzech. Biorę tych na klatę. Jak to było? O. I musisz się wycofać. Pierw rozszczepienie. No muszę tobą wyjść, jak uderzę, to nie wyjdę. To nie są potężne obrażenia. Niż płonie. No nic. Uciekaj tu, no. Musiałem się dać uderzyć. Ty musisz tutaj podejść i dawaj to, dawaj to. A to trafia, dobrze wiedzieć, że wcześniej nie zauważyłem, trafia też swoich. Ten wielki jest koło mnie. A Mordred zaraz traci, kurde, pancerz. Dobra, to pij ten eliksir. Poczekajcie, tak, pij eliksir dla pancerza. Tutaj, pyk, mamy pancerz. What's it gonna be? O, dawaj ten ziejący. Ładnie oberwali. I dwa ciosy, jeden, drugi spłonie. A, dawaj jeszcze. Dawaj tą inspirację. Wyssanie życia. I am ready. What do you want from me? Dlaczego ty nie możesz pocisku? A, bo ja użyłem już. Dobra. Iluzję damy przed niego. I się wycofam. Ty, koleżanko, musisz tu pomóc. Mam nadzieję, że dasz radę. Masz dużo punktów akcji. A, zamrozimy go, jak trzeba będzie. Na razie cios. I zamrażamy. Nie zamroziliśmy go. Tu strzał. Do tyłu. To jest iluzja. Ja tak patrzę, co to za typek tutaj. To jest iluzja. Wycofaj. Tyk. No i dobra, on spłonie. Oj, nie przypilnowałem tego. I to jest też jeden punkt. Znaczy, jedna tura. Czyli to muszę zniszczyć. A zamrozisz tego dużego? Weź go zamroź. No. O to chodziło. Dawaj Dyla. Płonie? Jak mocno? 6-7. Kurde, 50% szansy, że zginie. 50% szansy. Ready to fight. Tu muszę zrobić krok. O! Wiem, co zrobię. Tyk. Jest. Go zabiję i trafię w truchło. Ja nie zniszczę tego truchła. Muszę tu podejść i tak zrobić. On zostanie sam. Ale teraz jest pytanie... Ej! Przecież był zamrożony. Teraz jest pytanie, czy ja go w jedną turę pokonam, bo jak nie, to mi się tu obudzi sporo. Sporo wariacików. Chyba nie będę ryzykował. Chyba nie ma co ryzykować. Lecimy z tym.
your command. Chodź, chodź. What's it gonna be? Nie wierzę. For king and country. Muszę dać się uderzyć. Time to feed the ravens. No dobra, uderz sobie. I co, jeden powstanie. Odsuń się. Odsuń się. Odsuń się. Odsuń się. Chodź, chodź. Feel yourself. You think I can't fight? Your orders? No nie wierzę. Musisz z tym lecieć. Błogosławieństwo daj Mordredowi. Pomóż mu no. By nie radzi chłopak. Oj, oberwiesz. Wolę dostać raz. Oj, bo tak, tak bym przywalił już dwa razy. Nie byłoby dobrze. Cały pancerz stracił. No ale dobra, teraz już jest mój. Robimy tak. Zamroź. On i tak oszukuje, jak jest zamrożony. I Mordredzik. A, raz, dwa. Trzynaście. Podpalenie i kurde, 5 HP mu zostało. Dobra. Po nim. Jakoś długo mi walki dzisiaj idą. No ale dobra, ty pisoczek. I tyle, kurde. I kurczaczki, tyle. Tutaj ognisko było. Że warto byłoby ten pancerz sobie odnowić. Jeszcze jedna waleczka. Ile tych ognisk jest? Słucha, bo dwa tylko. Dobra, to lecimy. A tu co jest? Może coś tutaj dostanę? Ochrona. No to ochrona dla Mordreda. Więcej pancerza. Na ile? Na jedną walkę? Tak, na następną potyczkę. A tam jak zejść? Tam się chyba nie schodzi. Tam mnie nie wpuszczą. Dzień dobry, o jakiś wariacik. This is getting ridiculous, Knights of Camelot. Do you believe you can stop me? You failed once. Dlaczego nie możesz po prostu położyć się z powrotem do grobu? Because nothing has changed since last time. Camelot is still in the hands of the weaklings. My fight continues. A więc historia zatacza koło? Zbierasz umarłych, aby stworzyć armię? Of course not. That would be boring and foolish. To dziwne. Przecież widzę armię umarłych, którą przyzwałeś. You are so narrow-minded. I didn't come here to raise the dead. I had to. When I saw you approaching, but that was unexpected. Doprawdy sądziłeś, że darujemy ci po tym, co coś uczynił? No, honesty. Yes. You are so pitifully obsessed with your quest to kill whatever Arthur has become that you've lost your focus. Poświęca nam ten sam cel. Zależy nam na obronie Avalonu. Avalon needs a thorough cleansing.
scorching firestorm that will get rid of all the pestilence. To wciąż nie tłumaczy twojej chorobliwej obsesji na punkcie umarłych i tego rogu. Soon you will see what I'm planning to do. Even if I kill you now, I'll call you back with the horn. I promise. Wybacz, ale nie mogę obiecać ci tego samego. To wygląda jak ta największa, ta główna walka tej misji, kurde. A ja nie poszedłem sobie do ogniska. Fajnie, co? Co on ma za ochronę? Na wszystko. Ma ochronę na wszystko. No, są mocni. Są mocni. Myślę, że będę się wycofywał i strzelał jak na razie. Myślę, że to jest sposób. Mordred. Ten ci przeszkadza? Zaraz ci przestanie przeszkadzać. Niewrażliwy. Od razu tego smoka aktywujemy chyba. Pyk. Bo to muszę truchło niszczyć. Tamto truchło zostaje na razie. Jestem ready. Kurczaki, no nie będzie łatwo. A tam jeszcze się ukrył z toporem. To już. Przeżył. No wziął i przeżył. Pyk. No nic, ty musisz stanąć na czele tutaj. Wrażliwość. No i dobra, ten zamglony umysł jeszcze mogę. Na przykład temu, bo jest blisko. Ej, dawaj może plus 2. No to dobra. Dawaj tą inspirację, bo ta walka będzie długa. Zabijesz sobie go. I tutaj czekasz. Tu mi nic nie dało. Nigdzie mi nic nie dało, no ale przynajmniej jednego zabiłem. Oho, i drugiego. Co on takie rzeczy robi? Ale fajnie się ustawili, tylko że teraz nie mam tych takich, kurde, umiejętności. No dobra, no to tutaj na pewno rozszczepienie. Dwie tury, ale dobra, pewnie ten płomień to zabije to. No lecimy z nim. Jeden HP. Jeden HP. At your service, my lord. For Avalon. Chodź na plecy. Zamroź. Jeszcze masz cios. Pocisk ognia. A ci spłonęli, ale ten się zaraz ożywi. Ja tam nie mam do niego dojścia. Oj, mordrodziku ty. Dawno kontuzji nie miałeś. Tu jest potencjał. I could be of some help, I suppose. Ten. Your orders? Dobra, daj mu.
błogosławieństwo. I can take them all. Let me cut you to size. Your command. Your Highness? Chodź. O. Są dwie tury. What do you want from me? To są dwie tury, 3-3. Trzeba będzie to zniszczyć. I fight for honor. Ty możesz tego pokonać. No i ty się zajmiesz truchłem, no. Powoli. None can stand in my way. Ty też powinieneś. No i powstał, kurczaczki, no. Ten ożywia. It's not your time to go, my friend. I am here to serve. Tym się zajmę na końcu chyba. What do you want? O, o! Tego potrzebuję, twojego smoczka. On tu robi robotę. Zamglony umysł, świetnie, będzie się strzelać do siebie. Podoba mi się ten Merlin. Ready to fight. Ty płoniesz. Szkoda cię bić. Ale z drugiej strony... A, tu jest jedna tura. Dawaj, strzelaj. Nie ma takiego bicia. Są dwie tury wszędzie. Muszę odejść, ale pierw sobie wypij. Mam, a nie mam teleportu. Odsuń się, ale niedaleko. To będzie rozszczepienie zaraz. Zrobimy tak, żeby on na pewno spłonął. Jeden i drugi. Ich nie będzie. Hehehe. Jeszcze sobie nadzór zrobię u góry, bo podejdzie pewnie. You seem to forget that you are at a disadvantage. You are alive. Unlike me. Dobra, to jest pod kontrolą. Rozszczepienie. Szczerze, tego trzeba się pozbyć. Strzelających zresztą też. Ale ten kwadrat mi tutaj nie na rękę. To muszę odsunąć się. I BUM! Nie spłonie? Raczej nie. Dawaj ten teleport. Tutaj. Ty też musisz tam ich lać ostro. Tam Mordred sobie poradzi. Pusznik, fajnie jakbyś go załatwił. Aha, dawaj. Dawaj tu. O, i przeszycie. No i ty, Mordred, już będziesz musiał do niego podejść. No nic, wykończ go. Podejdź tu. Jeden powstał. A ten go ożywił następnego. Your Highness? Sword or sorcery? Tyk. Do przodu. Go zamroź. Nie udało się. Spróbuj jeszcze raz. No i świetnie. Ten będzie mi, kurde, odnawiał ich. I am ready.
for my Camelot. No to pyk, i pyk. Nie tak to miało wyglądać. Przeżył! Przeżył. I fight for honor. Awaiting your command. Kurde, przeżył. None can stand in my way. Trzymaj się, Mordred. Dobra, trzyma się, chłopak. To jest po jednej turze wszędzie. What's it gonna be? Za ile ten teleport? Za jeden. Chodź tu. Tutaj pyk. Ready to fight. Tylko nie traf, kurde, w swojego. O właśnie. Masz ruchy? A odsuń się. Odsuń się. I am here to serve. Tu robimy tak. Pyk. Pyk. A, żeby tego nie odnowił. Wypij soczek. Zaraz sam zostaniesz jak palec. To tak o. Ten jest na ciosa. Błogosławieństwo. Kurde. Nie pykło. No. Ożywi. Ożywił. No wziął i ożywił. Co już za... Znowu trup. King and country. No ty musisz to dobijać, no, koleżanko. Dawaj, inspirację wszystkim. Sword or sorcery? I fight for honor. Zaraz będziesz tu dobijała. I czekasz. Tak. Mordredzie. Dawaj mu tą wrażliwość. Nie wiem, czy on jest... Nie ma nic takiego. No i ma. On ma jeszcze, dobra, jeden zwykły. Nie ma osłony, to teraz tym mocnym. Od razu dostał ostro. Not enough to kill me. Your Highness? Kurde, muszę się tam odsunąć. For Camelot! You think I can't fight? Dawaj go tutaj. Odpalimy. To jest mocne. Damy prowokację. Time to feed the raven. Epiknij raz. Epiknij dwa. I uciekamy. Your orders. Chodź tu. No co zrobisz? Tam dostał. I tu. No i dobra. Jest po nim. To jest trup. Po raz trzeci. Do trzech razy sztuka, kolego. No nie, no on znowu żyje. Enjoy your victory while you can. The horn might be gone, but I'll return. This is my strength and my curse. Koniec misji, ale tu jest bardzo dużo jeszcze do zrobienia, halo. Tutaj sobie jeszcze z 20 minut pochodzimy i porobimy wszystko. Mamy na to moc. Tylko ognisko. O, jest skrzyneczka. Widać ognisko. O, proszę, co wleciało. Idziemy tam na ognisko. Usmażymy kiełbaski. Jeszcze widzę, że dwie walki będą. No są oznaczone. To nawet mogą być trzy, bo jakaś nieoznaczona też pewnie wleci. No i w końcu nie ma urazów. Bo Sir Ivan miał uraz wcześniej. Gdzieś tam. Tego nie biorę. No i jest.
place to share food and stories. Pancerz, pancerz. Bo to mordredzik. Everyone slept well. Musi mieć. Tym bardziej, że on już nie ma eliksirków. Mam jeszcze zwój pioruna, to powinienem go użyć jakoś szybko. Dobra, lecimy na tą waleczkę. Kurde, tu jest ognisko. Nie po drodze jakoś tak. Może da się tam dostać z innej strony, nie? This is bad. I created the horn of the dauntless to call for the heroes, but in the wrong hands, it could call up things that were not meant to live again. Beczka, beczka. Tam byliśmy? Nie wydaje mi się, bo ktoś tutaj czeka. No czeka na mnie. Dobra, pójdziemy tak po ognisko i po ognisku sobie wrócimy tutaj. Oczyścimy, no tak będzie chyba najlepiej. Żeby nie robić tak, żeby wiecie, żeby ognisko nie zmarnować, nie? Tak możemy trochę się... A, taki quest! Who are you? Did you hear the calling? Kim jesteś? I don't know. I can't even remember my name. I fought against the Knight of Midnight and fell in battle. That's all I know. A więc jesteś jedną z tych szkarat. I wish I could deny that. But believe me, I am not here of my own will. Co się stało? I was brought here by the sound of the horn. It woke me up from my dreamless sleep and lured me here. Mogłeś po prostu trzymać się z daleka. I wish I could have, but that sound is irresistible to me. For all of us, the dead, we are marching to a battle. Can you help me? Czego chcesz? I want to die in a proper way again. Will you fight a duel with me? No jako, że jesteśmy wszyscy blisko, no to tylko Mordred ma miecz. Dawaj Mordred, lecisz. Jeden... A nie, bo on się odsunął. Kurde. Jeden na jednego Mordredziku. No to już, piorunik. I się odsuń. Małe ruchy ma. Ile masz tych ruchów? Punkty akcji 6. Raz, dwa, trzy, cztery. No za dwa mnie nie uderzy. No to... Pyk. Dostał. Na kniapę. No i raz, dwa, ty mnie uderz. Teraz moja kolej. Raz, dwa. Warto było. Ajsy. Dobry pojedynek. Mordredzie. No i tutaj też nie wiem, co zostanie uwolnione, bo mój czarodziej nie jest czarodziejem, się okazuje. Więc, a tam jest waleczka. No i tam pójdziemy, bo tam jest ognisko. Tak. Musimy dojść do niego. A później wrócimy, tak jak mówiłem, tu. No to chodźcie tutaj na mnie. Chodźcie, chodźcie. Oho, idzie. On. Zły i brzydki. Pewnie głodny. Oż kurde, Banshee. A nie, one uciekły? Bitwa, czekaj, trzeba to sprawdzić. Mordredziku do przodu, a reszta... Ty w sumie możesz tutaj. Mam na ciebie plan. No i dobra. Albo nie, ty tu. Albo nie, bo to jest ten tu, to ty tu. Nie, nie ma tych Banshee, ale one poleciały gdzieś tam z tyłu, tam coś się jeszcze będzie działo. Zaczynamy od ciebie, bo ty możesz go zamrozić. Jest zamrożony. Od razu inspiracja, bo ja później tego zapominam używać i... Błogosławieństwo. Czy cios na kniapę. Odsuń się. Czekamy. Ty lecisz z nim na ostro.
Trzy razy. Raz, dwa, trzy. What do you want from me? Odpal go. Jeszcze go tutaj tak zwodzimy. W taki sposób, że damy mu iluzję. Chodź tu. Bo tu jest trup. To jest cios. No podejdź i uderz. Teraz ty lecisz z nim. Dobrze sobie radzisz. Potężny cios. Chodź. A jest i Banshee. Dobra, to trzeba zniszczyć. At your service, my lord. To też. A dawaj już teleportik tu. A to jest jedna tura, nie zauważyłem. Dobra, mój błąd. No muszę to zniszczyć. I can take them. Mógłbyś mu piorunem przywalić. Albo jej. Dawaj jej. Zaraz się nią zajmiemy. Albo nie, wycofaj się. What's it gonna be? What's it gonna be? Kurde, dwa kroki do przodu trzeba zrobić. Tylko że jak ja zrobię dwa. Dobra, będzie. Będzie. Ostre. Podpalenie. Dobra, oni nie żyją. No i trzeba z tobą lecieć. Odsuniemy. I zamglimy komuś umysł. Your Highness? Your command. Zamrozisz go? Weź, postaraj się. No. I teraz uciekaj. Mordredziku, ty możesz lać go. Banshee trzeba pokonać. I tego też zresztą. Dobrze. Ojej, aż 3 punkty akcji mi zabrała. Ale dajmy już mu błogosławieństwo. Bo to będzie trwało trochę. Teleporcik. Cios. Ready to fight. Minus 10. Od razu ją. Na kniapę. A ty masz mało punktów akcji. Nic nie zrobisz. Mordred. Wrażliwość i cios. A ty nie ma zadać ciosu. No dobra. Nic tutaj się raczej nie wydarzy złego, bo tutaj mamy parę kliknięć i koniec. Bez analizy. Tam byłem? Halo? A. A tu było przejście, patrzcie. Nie mogłem iść do tego ogniska inną drogą. Błogosławieństwo Mordredowi. A ja tu nie byłem? Jak ja to tak kiepsko zwiedziłem? Jak można tak kiepsko zwiedzać? Ale tam już na pewno byłem. Tak, bo to była walka z Teulinem. No to lecimy tutaj. Do ogniska. Po lewej stronie.
Jeżeli tam nie będzie ostatniej waleczki, czy jakiejkolwiek waleczki, to tam musimy się cofnąć po ostatnią waleczkę. O, chociaż to jest cmentarz, to będzie. Coś tak czuję. Pancerz. I'm sure he is planning more than just waking up dead peasants. Ale jednak na cmentarzu cisza, jakby wszyscy spali. No tak, ostatni tutaj róg. Oczyścić z zagubieńców, zebrać nagrody, doświadczenie i spadówa. Nie ma kontuzji i nie będzie. Już to widać. No chyba, że tam naprawdę jakoś turbo mocna walka będzie, ale uważam, że ta finałowa już była, nie będzie mocniejszej. Jak się chwali. Chodźcie. No jest ich sporo, ale to tylko liczba. Tu jest kłucznik. To już, od razu. Najmocniej, minus 7, pyk, trupek. Szczerze? To trochę potrwa, nie? Jest ich... Ja wiem. Nie jesteście fajnie ustawieni. No dobra, na razie lecę za ciosem. Tam jest aż trzech kuszników, nie zauważyłem tego wcześniej. Aż kurde. No dobra. Daj mu błogosławieństwo. Tu nadzór. I truchło musi być zniszczone. Drugie też. Nie ma tak jakoś w linii prostej ich? No nie ma. Tak się poustawiali, że nie ma. Uciekaj. No ty musisz tych załatwić. Pyk. W następnej turze będzie inspiracja. Jednego zamrozimy. Nie udało się. Ale nie żyje. I za plecy. Padają. Tamtą stronę. Są mocniejsi. Odsuń się. A temu w głowie namieszamy. Byle kontuzji nie było. Znaczy nawet, że... Kurde, posiłki. Nieciekawie. Dawaj inspirację od razu. Co jeden cios? Za mało. Dawaj tu, musisz dać dyla. Oj, nie zauważyłem, że on jest koło mnie. Oj, niżej. A koło ciebie są. Chciałem, kurde, tego użyć, ale... O, o! Tutaj jest niefajnie. Odsuń go. Ona może mieć kontuzję zaraz, Lady Ginevra. Jak samo... Mordred. Ciągle mówię kontuzję, chodzi mi o utratę witalności, nie chciałbym do tego dopuścić. Tego zamroź, tego bij. Błogosławieństwo. None can stand in my way.
Tego muszę się pozbyć. No nie wiesz. Ale. Ty wypij sobie. To coś tam masz i dawaj tutaj, patrz co tu się dzieje. Musicie sobie jakoś radzić, chłopaki. Jak się dam uderzyć, to przynajmniej ten mnie raczej nie uderzy. Ojej, kurde, Merlin, będzie kontuzja. For king and country. Chyba ta. None can stand in my way. Szkurde, no. Znaczy no. No nic. Pyk. 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 Ty czekasz. Ona 58. Ajajajajaj. Jest ur. No kurde, w ostatniej walce wszystko się dzieje. To co się dziać nie miało. Tyk. Mało ich jest. Time to feed the ravens. You think I can't fight? No ten trochę przegiął pałeczkę. Oj, kurde, no fajnie. Fajnie zrobiłem, co? Cały ja. Dobra, tutaj co ja się teleportuję, gdziekolwiek. Nie ma sensu. Ten jeszcze powstał, nie zwróciłem uwagi. Kury, czaczki. O, Merlinku. Mordredzie, znaczy, jaki Merlinku. Całą walkę pilnowałem, żeby w ostatniej dać ciała. Dobra, to jest koniec. Koniec. W końcu Mordred sobie odpocznie w lecznicy, bo tak to ciągle go wybierałem. Nie przejdę. Uuu, nie ma szans. No w ostatniej walce potraciłem to wszystko. A idź pan. Mogłem to lepiej rozegrać. A wyszło jak zawsze. Ale dobra, co wszystko zrobione chyba, nie? Tam byłem, tego nie mogę. Co jeszcze tylko, o właśnie, tutaj nie byłem. No i mamy to. Cała mapa skończona. Będzie dużo doświadczenia, a my uciekamy. Wow. Mapy skarbu? Oj, skrzynka tu była, patrzcie. No to nie, no to trzeba się po to wrócić. Dobrze, że mnie poinformowała gra o takim czymś, bo ja bym zakończył misję i nie zauważyłem. Ona gdzieś tu leży. No to gitara. A Ginevra, ile straciłaś? Bo tak sprawdzałem, jakie są misje następne i ona jest wymagana w jednej misji, a na szczęście tylko 4, nie ma kontuzji, tylko 4 punkty witalności, więc może lecieć. No i w tamtej misji nie może być Mordred, więc też dobrze się składa, że sobie chłopak odpocznie w lecznicy i chyba uraz ma jakiś. Zaraz zobaczymy. Ajajaj, a tak dobrze miało być. No, już dawno nie było misji bez urazów, kontuzji, bez utraty witalności, a jednak znowu. Zagubiony Sir Tewin próbował za pomocą pradawnej relikwii podporządkować sobie umarłych, którzy nie zaznali spokoju. Został pokonany, lecz podejrzewam, że to nie było nasze ostatnie spotkanie. Wciąż bowiem skrzętnie realizuje on swój plan. Raczej ostatnie nie będzie. 11 level, świetnie, powrót bohatera. Sir Brunor powrócił z podróży w ponurym nastroju. Mój czempion zniszczył ciało Banshee, lecz jej powoli znikający duch wciąż czyha na zamglonym urwisku. Być może
Zawodzenie ustało, jednak smutne szepty wiatru będą dręczyć to miejsce jeszcze przez długi czas. Ale dostał jakieś doświadczenie i kontuzję. Uraz. No dobra, mamy też uraz u Sir Balana, znaczy jaki mamy, wyleczony. Ektor ma zresetowane umiejętności, no to będziemy się bawić w następnym filmie. Witalność odzyskał Biały Rycerz, już nie jest czerwony, Lady Dindrain, świetnie. No to pięknie. No i co? Chyba polecimy, jak Mordreda nie mamy, w sumie nie będę miał go przez dwie misje. Więc tą i tą nie będzie Mordreda. On dojdzie do siebie, a on tutaj właśnie nawet nie może być. Jest napisane, że Sir Mordred nie może uczestniczyć, a musi Ginevra. Bo chyba teraz pójdziemy, dopóki jeszcze ona jest w stanie. Ale dobra, w tym filmie to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Siema!